To znaczy, to na pewno jest wybitna sytuacja. To znaczy, jeżeli chodzi o zachowanie szkoły, a także samorządowców z tej miejscowości, to wykazali się naprawdę bardzo dużym zrozumieniem i dla samego dziecka, i dla całej sprawy. Natomiast to Krystyna Pawłowicz zachowała się jak ostatni troll i hejter twitterowy, ujawniając dane 10-letniej osoby. To znaczy, to jest szokujące zachowanie. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoła właśnie w mniejszej miejscowości stanęła w obronie dziecka, a burmistrz wydał oświadczenie wspierając dyrekcję szkoły. Myślę, że Krystyna Pawłowicz zachowuje się cynicznie, wystosowując takie przeprosiny. Doskonale wiedziała, to nie jest osoba znikąd, doskonale wiedziała, co robi, publikując takiego tweeta i znając też zasięgi, jakie ma w mediach społecznościowych, doskonale wiedziała, co może to spowodować i jaka to może być szkoda dla dziecka, dla rodziców, dla szkoły, dla dyrekcji i dla społeczności samorządowej. Więc refleksja powinna była nastąpić przed opublikowaniem w ogóle pierwszej informacji. To znaczy, przede wszystkim mówimy o sytuacji, w której osoba transpłciowa, aby dokonać korekty swojego imienia, musi przejść w Polsce trudną procedurę pozwania swoich rodziców. Oczywiście tego nie jest w stanie zrobić 10-letnie dziecko, a publiczne podżeganie do nienawiści, publiczne hejtowanie tożsamości płciowej, która na pewno się jeszcze kształtuje, 10-letniej osoby, no, może wpłynąć negatywnie na jej dalszy rozwój, na rodziców, którzy muszą się później z tym publicznym hejtem zmagać. Tożsamość powinna się rozwijać w warunkach bezpiecznych dla każdej jednostki i w środowisku bezpiecznym. Natomiast Krystyna Pawłowicz to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa dziecka, to poczucie bezpieczeństwa rodziców i poczucie bezpieczeństwa społeczności szkolnej zniszczyła po prostu. Pani Krystyno Pawłowicz, powinna się pani opamiętać, publikując takie rzeczy, wiedząc, że dotyczy to bardzo młodej osoby i wiedząc, że dotyczy to jej indywidualnej sprawy, jaką jest tożsamość płciowa czy orientacja psychoseksualna. Nie jest pani osobą, która powinna się na ten temat w jakikolwiek sposób wypowiadać, a prawa człowieka są zero-jedynkowe i chronią każdą osobę. Tak samo to dziecko, tak samo rodziców, tak samo panią, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ten wpis nie poniesie jakichś dalszych konsekwencji. Tutaj Interia donosiła, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół do spraw równego traktowania będzie analizować ten wpis pod takim kątem.